10 maja 2024 roku delegacja uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku uczestniczyła w czwartej konferencji studenckiej pod hasłem Okno na budownictwo. Organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia była firma Drutex, światowej rangi producent okien. W programie konferencji przewidziane było również wystąpienie naszych uczniów, a swoistym odniesieniem do głównego tematu sympozjum było przywiezione z Gdańska liczące 100 lat drewniane okno. Oto krótka relacja z tego wydarzenia. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny możemy spotkać się na konferencji Okno na budownictwo. W tym roku po raz pierwszy też uczestniczą szkoły ponadpodstawowe, z czego się bardzo cieszymy. Jest Państwowa Szkoła Budowlana z Gdańska z nami, uczniowie tej szkoły z opiekunami. Chciałbym przywitać reprezentację Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Chciałbym również bardzo serdecznie powitać reprezentację Politechniki Koszalińskiej, studentów i ich opiekunów. Chciałbym również powitać serdecznie reprezentantów Politechniki Świętokrzyskiej. Bardzo serdecznie chciałbym też powitać reprezentantów mojej macierzystej Politechniki Gdańskiej. Bardzo serdecznie również chciałbym przywitać uczniów Państwowej Szkoły Budowlanej i ich opiekunów na czele z panią dyrektor Magdaleną Bytką. Brawo! Rozpoczniemy od prezentacji firmy Drutex, która zanim się zacznie, chciałbym jeszcze krótkim słowem wstępu bardzo podziękować firmie, że kontynuujemy tą tradycję już konferencji od, jak Adam wspominał, 5 lat. Produkujemy okna od A do Z, od profili okiennych przez szyby zespolone aż do gotowych okien. O sile firmy świadczy fakt, że nasza produkcja jest w pełni zindywidualizowana. Potęga firmy tkwi w niezależności produkcyjnej. W ostatnich latach dokonaliśmy olbrzymich inwestycji wartych kilkaset milionów złotych. W ramach Europejskiego Centrum Stolarki powstała ogromna hala produkcyjna o powierzchni 55 tysięcy metrów kwadratowych, czyli powierzchni 8 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Poza stolarką z PVC wytwarzamy też okna i drzwi z drewna i aluminium. Laboratoria wyposażone są w nowoczesne sprzęty renomowanych dostawców, w tym m.in. w największą wśród polskich producentów ścianę badawczą KS Schulten, pozwalającą na sprawdzanie naszych produktów m.in. pod kątem przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na wiatr. Na podobnej maszynie bazują znane międzynarodowe instytucje certyfikujące okna i drzwi. Rok do roku rozwijały się w tempie dwucyfrowym, a nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Do tej pory w świat wysłaliśmy już kilkanaście milionów okien, a dopiero się rozkręcamy. Moi drodzy, zapraszam teraz na prezentację specjalną. Ona jest niejako poza konkursem, natomiast wymaga na pewno bardzo, bardzo dużej odwagi i za to chciałbym, żebyście tą odwagę nagrodzili. Zapraszam uczniów Państwowej Szkoły Budownictwa i prezentacja pod tytułem Badanie parametrów technicznych, mieszanek i zapraw, konstrukcje ekologiczne. Brawa za odwagę. Dzień dobry Państwu. Ja tak jeszcze zanim młodzież się przygotuje, parę słów powiem. Grupa, która przygotowała ten referat wspólnie tutaj z nami, to są uczniowie klasy trzeciej technikum. No jeszcze 2 lata mają do ukończenia szkoły, a już tutaj mają działania na polu naukowym. Ponieważ ta konferencja nazywa się Okno na budownictwo, a my jesteśmy państwowymi szkołami budownictwa, przewieźliśmy ze sobą okno, które ma ponad 100 lat, które nasi uczniowie z techniką renowacji elementów architektury odnawiają, aby pokazać, że te materiały naturalne, o których też dzisiaj tutaj grupa młodzieży będzie mówiła, no są ponadczasowe. Tak, tutaj mogę poprosić kolegę, który zajmuje się też tą branżą, żeby powiedział parę słów na temat tego naszego modelu. Okno, które przywieźliśmy, jest oknem, pani dyrektor powiedziała, ponad 100-letnim, wykonanym z drewna sosnowego, z okuciami metalowymi, zarówno tymi ruchomymi, łączącymi, jak i zamykającymi. Po taki mamy poziom okuć. Drewno używane do
budowy okien jest zawsze drewnem najwyższej jakości, bez wad, co widać na przykładzie tego okna. Ono jest bardzo ładnie zachowane. Drewno jest bez wad i funkcjonuje do dziś. Proszę bardzo. Tak, wszystko jest oryginalne i działające ponad 100 lat. Na początek witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ania i chcemy przybliżyć Państwu temat biobudownictwa i naturalnych materiałów w budownictwie. Nasze wystąpienie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza część będzie odnośnie badania materiałów naturalnych i ogólnie części naukowej, a drugą część poświęciliśmy na opisanie naszej przygody związanej z budownictwem na stażu za granicą w Hiszpanii. Cała historia zaczyna się w pierwszej połowie tego roku szkolnego, kiedy stwierdziliśmy, że podejmiemy próbę uczestniczenia w stażu w Hiszpanii. Nasz projekt zaczął się od pomysłu na zbadanie alternatywnych rodzajów zbrojeń z betonem. Słyszeliśmy o takiej grupie jak ekocentrycy, którzy zajmują się wykonywaniem różnych budowli z nietypowych materiałów, na przykład beton konopny albo beton ze zmielonymi oponami. Gdy usłyszeliśmy słowo konopia, to od razu wpadł nam taki pomysł do głowy, żeby przetestować, jakie ma właściwości w połączeniu z betonem. Na ten temat oddaję już głos Ryszardowi i powie trochę więcej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowa się beton konopny i beton z różnymi zbrojeniami w postaci włókien przy badaniu na zginanie. Wykorzystaliśmy domieszki włókna polipropylenowego, włókna stalowego, butelki PET, konopi i granulatu z mielonych opon. Włókna polipropylenowe są o tyle dobrym materiałem, ponieważ zwiększają wytrzymałość na rozciąganie. Przez to materiał, który wykorzystujemy, ma większe zalety konstrukcyjne, większą wartość na ściskanie i zwiększają odporność na pękanie oraz ścieranie i ograniczają powstawanie rys. Włókna stalowe, gdy dodaliśmy do betonu, podczas testowania wyszło nam, że włókna stalowe zmniejszają powstawanie rys, ma większą odporność na rozciąganie, jest o wiele trwalszy niż zwykły beton przez właśnie te małe pręciki stalowe. Butelki PET. Podczas testu wyszło nam, że butelki PET no niestety nie są dobrym materiałem, więc no niestety to nie jest akurat do końca konstrukcyjne, natomiast mają duże możliwości kształtowania, są odporne na chemikalia i jest to na pewno fajny materiał względem właśnie ekologii, natomiast nie do ścian konstrukcyjnych. Granulat z opon. Granulat z opon jest właśnie, ma świetne właściwości akustyczne, jest stosowany zazwyczaj między piętrami, w ścianach działowych, ponieważ dobrze wygłusza. Jest granulat z opon o tyle dobrą propozycją do biobudownictwa, ponieważ opony, no niestety jest ich dużo i trzeba jakoś je spożytkować i na pewno w budownictwie można to odzyskać. Beton konopny. Właściwie beton konopny jest ciekawym materiałem, bo ma szansę zrewolucjonizować światowe budownictwo naturalne. Silnie wpisuje się w trend właśnie odnawialnych zasobów. Charakteryzuje się ujemnym śladem węglowym, ponieważ podczas, gdy właśnie konopia rośnie, więcej tego dwutlenku węgla pochłania, niż później jest użyte do właśnie przerobienia jej. Beton konopny jest produkowany przez mieszanie na mokro konopnych paździerzy ze spoiwem na bazie wapna. No, mimo że nie ma funkcji nośnej, stanowi świetne wypełnienie ściany jako naturalny materiał izolacyjny o średniej gęstości, co udowodniliśmy w naszych badaniach. Ze względu na to, że beton konopny ma bardzo niską wytrzymałość na ściskanie, nie powinien być stosowany do robienia elementów nośnych. Tu są badania, które przeprowadzaliśmy razem z Politechniką Gdańską. Pan Dobrowolski użyczył nam swojego laboratorium, w którym właśnie takie badania przeprowadzaliśmy. Tutaj konstrukcja ekologiczna, to w tym momencie będzie prezentował Igor, oddaję mu głos. Nasz staż dwutygodniowy w Sewilli odbywaliśmy na gospodarstwie ekologicznym. Naszym pierwszym zadaniem był dobór materiałów, które musiały spełniać kryteria biobudownictwa. Na obrazie
widać, jak wydobywaliśmy glinę z wysuszonej rzeki. Musieliśmy ją wykopać, później zebraliśmy bambus. Tutaj mamy folię, piasek. I tu musieliśmy wymieszać glinę z wodą, żeby była odpowiednia do wyrobienia później z piaskiem. I tu dochodzimy do badań. Musieliśmy sprawdzić, które proporcje są najlepsze do wyrobienia masy. Wzięliśmy 3 wiaderka gliny, 1 piasku, 2 wiaderka gliny, 2 piasku i 1:3. Z naszych badań wyszło, że najlepszym materiałem było 2:2 lub 1:3. Będę miał przyjemność dzisiaj właśnie opowiedzieć o całym procesie tworzenia naszych cegieł z gliny. Pierwszym etapem tego procesu właśnie było wyrobienie tej gliny z wodą oraz piaskiem. Do tego właśnie posłużyła nam folia, żeby naszymi nogami właśnie ugnieść do wyrobienia naszej mieszanki. I po całym wymieszaniu kolejnym etapem było właśnie utworzenie cegły poprzez jeszcze wcześniejszym stworzeniu formy do tego. Do tej formy potrzebowaliśmy deski oraz skręciliśmy wkrętami do drewna. Jak widać, cegła może nie jest równa, ale tą staraliśmy się jak najbardziej wyrównać. I teraz oddaję głos mojej koleżance Ani. Tutaj mamy na zdjęciu zaczynięcie projektu wykonania ścianki z bambusa, gliny. Najpierw musieliśmy zacząć od zbicia stelażu, do której później zaczęliśmy przybijać bambusy, które stworzyły podstawę do wypełnienia naszej konstrukcji. Tutaj mieszaliśmy glinę ze słomą, znowu naszym sposobem na plastikowej folii. Glina w połączeniu ze słomą, tutaj musieliśmy stworzyć bardziej rzadką konsystencję, żeby było dużo więcej tej słomy, która stworzyła nam izolację. I tutaj w trakcie mieszania zaczęliśmy wypełniać ściankę słomą, tworząc pierwszą warstwę izolacyjną. Robiliśmy wszystko ręcznie, wciskając właśnie słomę z gliną pomiędzy bambusy. Kiedy mieliśmy już całą ściankę wypełnioną, zaczęliśmy przystępować do drugiej fazy, czyli było już dużo więcej gliny w stosunku do słomy i oczywiście wszystko było dalej wykonywane ręcznie. Tutaj z tyłu już widać, jak mniej więcej to wszystko wygładza się pod tym wpływem takiego tynku z gliny. Kiedy już skończyliśmy tą warstwę obrzutki, zaczęliśmy robić jeszcze jedną masę, która już była znacznie więcej gliny z piaskiem i coraz mniejsze kawałki słomy i nią wykonywaliśmy już taką gładź. Tutaj już oddaję też głos na szybko Igorowi, który opowie o naszym ostatnim projekcie. Ostatni dzień naszego stażu wykonywaliśmy piec. Na początku było rozłożenie zaprawy, później było wtopienie siatki zbrojeniowej i później było nałożenie kolejnej warstwy zaprawy. Na zaprawie układaliśmy cegły, które później zasypywaliśmy piaskiem, żeby nie rozleciały się. Na to zrobiliśmy formę wody z piaskiem, którą na koniec będzie wyjmowana, żeby było miejsce pieca. Przecinaliśmy pręty, układaliśmy na to jako zbrojenie i na to nakładaliśmy zaprawę piasku, kamieni, słomy i gliny. I dodatkowo na koniec jeszcze dokończaliśmy tą ściankę, wyrównywaliśmy ją do końca. Podsumowując, jeszcze nasze wystąpienie miało na celu zwiększenie świadomości i ukazanie wielu zalet naturalnych materiałów w budownictwie, które bardzo często można zastąpić zamiast popularnych metod, które często są szkodliwe dla naszej planety i jest to bardzo ważne, że w Polsce powinno zainteresować się od nowa na większą skalę tymi metodami. Chciałam bardzo podziękować za możliwość udziału młodzieży w tej konferencji. Właśnie dzięki tutaj współpracy z Politechniką Gdańską bierzemy już po raz drugi udział, znaczy pierwszy udział w tej konferencji Okno na budownictwo, ale wcześniej braliśmy udział w konferencji organizowanej przez Koło Naukowe KOMBO, które dzisiaj tutaj jest.
też prezentowaliśmy swoje takie badania naukowe, uczniowskie. Ja tutaj chciałam powiedzieć o tym budownictwie ekologicznym, bo tu młodzież miała okazję, no w ogóle ja też byłam razem z nimi, uczestnicy w stażu w takim miejscu trochę nietypowym, bo to było typowe gospodarstwo permakulturowe. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o earthshipach, też jakby uznawane za domy przyszłości, więc dzięki udziałowi w tym stażu jakby poszerzyły się horyzonty nie tylko uczniów, ale też moje. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o występ, to na pewno było bardzo fajnie, bardzo duże emocje. Pierwszy raz takie doświadczenie w moim życiu, więc bardzo dobrze będę je wspominać. Dużo stresu, wszyscy widać, że są skupieni na tym, co mówimy, ale na pewno jest to cenne doświadczenie i na pewno wyniesie dużo skutków na przyszłość i fajnie takie coś przeżyć. Udział w konferencji przyniósł generalnie bardzo dużo stresu. Takie pierwsza generalnie taka konferencja w moim życiu. Było fajnie, ciekawe, nowe doświadczenie w życiu, ale generalnie też trochę w czasie się było ciężko zmieścić, więc musieliśmy też przyspieszyć tempo. Lekka improwizacja musiała wyjść od nas, ale było fajnie. Moje uczucia na tej konferencji były bardzo zmieszane. Ponieważ na początku, przed konferencją, nie miałem ogólnie aż tak się nie stresowałem, ale podczas, gdy już tak czasu było coraz mniej do naszego wystąpienia, to już tak coraz bardziej to czułem. No ale wyszliśmy, przede mną byli moi koledzy oraz koleżanka. Wystąpili przede mną, opowiedzieli o swoich tematach, gdy nastąpiła moja kolej. Już się trochę zrobiło gorąco. Starałem się jak najmniej stresować oraz powiedzieć to jak najlepiej, co w pewnym sensie według mnie mi się udało i ogólnie jestem zadowolony. Podczas prezentowania naszego projektu nie ukrywam, że trochę się zestresowałem i trochę mnie tam stres tam pokonał, ale dzięki tej walce, którą wygrałem, myślę, że poszło dobrze. Uważam, że konferencja jest na tyle dobrze zorganizowana, że każdy coś dla siebie z niej wyciągnie, a firma Drutex nam pokazała z kompletnie innej strony siebie jako firmę i nie spodziewałem się, że mają aż takie możliwości. Udział w czwartej konferencji Okno na budownictwo dało możliwość naszej młodzieży upowszechnienie projektu Erasmus+, na którym byliśmy przez ostatnie 2 tygodnie w Sewilii. Jest to także duża szansa dla młodzieży na poznanie nowych technologii, wyników badań przeprowadzonych przez studentów. Mieliśmy też możliwość zwiedzenia firmy Drutex. Występ naszej młodzieży był dla mnie także bardzo ważny, dlatego że wspólnie z nimi przygotowywałam się do tego projektu. Odbywaliśmy wspólnie staż, przeprowadzaliśmy badania i budowaliśmy konstrukcję ekologiczną właśnie na terenie gospodarstwa permakulturowego pod Sewillą.